Siema na wszystkim, z tej strony Matao, witam was bardzo serdecznie w nietypowym odcinku, ponieważ dzisiaj przedstawię wam mój pokój. Ogólnie to nie wiedziałem, czy robić taki odcinek, więc dałem takiego jakby posta na YouTubie. Teraz na YouTubie można robić swoje posty i zagłosowaliście prawie jednogłośnie, że chcecie, także zapraszam. Można powiedzieć, że kiedyś już tu mieszkałem, ale znowu się przeprowadziłem. Dobra, w ogóle nie wiem, po co to mówię, zaczynajmy. Dobra, więc jak się wchodzi, to od razu tutaj rzuca nam się w oczy łóżko. W sumie to nawet nie jest łóżko, tylko to jest taka no zwykła kanapa, na której Mateusz sobie śpi. Tutaj mamy lampkę niedziałającą i szafę, na której jest pełno książek. Idąc dalej, mamy tu mój pulpit do grania. Jeszcze jak kiedyś grałem w szkole muzycznej, to było mi potrzebne, teraz już nie jest. Tu jest moje przyszłe oświetlenie do filmów, no i plecak. Tu jest drabinka, nie wiem po co, ja tutaj zawsze kładę tą pościel, jak zmieniam. No tej szafy też wam nie będę pokazywał, no bo to jest magia, tak? Tam się wchodzi do Narnii i po prostu jak wychodzę, to jestem mądrzejszy, bogatszy w ogóle. Pode mną, czyli nie ta półka, tylko pode mną, to jest taka półka z pamiątkami. Tego wam po prostu nie chcę pokazywać, bo tam są jakieś tam zdjęcia rodzinne. Tutaj są same książki, tutaj jest na przykład mój bandaż, super fajny. Tutaj też są książki, a tutaj, moi drodzy, jest półka rzeczy, które kupiłem dzięki wam. No oprócz tej kamery, ale wszystko kupiłem dzięki wam, także naprawdę bardzo wam dziękuję, bo bez tego tak naprawdę moje nagrywanie wyglądałoby w ogóle inaczej. Aha, i zamówiłem sobie nowy komputer, tutaj też już przyszedł dopiero procesor, ale niedługo przyjdą też inne rzeczy. Tutaj są moje karty pamięci, ładowarki, jakieś tam fidget spinnery, zegarki. No i w sumie to też nie są jakieś tam rzeczy takie ważne. Tu jest mój statyw, tu jest kosz, dobra, to nie jest ważne, tak? Idziemy sobie dalej. Dalej mamy piękne biureczko z lampką, to raczej nikogo nie interesuje, więc po prostu przejdźmy dalej. I tutaj jest moje stanowisko, tak ono się prezentuje, no w tym momencie będę nagrywać na tle łóżka, no ale co zrobić, mam nadzieję, że będzie fajnie. I słuchajcie, w tym miejscu nie będę wam za dużo mówił, bo niedługo mam zamiar nagrać właśnie unboxing stanowiska, więc nie będę się tutaj bardziej rozszczególniał, nie wiem czy istnieje takie słowo, ale nie będę po prostu się rozszczególniał i po prostu pokażę wam, jak to wszystko wygląda z mojej strony. Mikrofon, klawiatura, myszka, podkładka, dwa monitory, kamerka, tutaj są jakieś książki. A i słuchajcie, ogólnie dużo osób się mnie pyta, ile zarabiam na YouTubie. Ja wam pokażę, bo wczoraj przyszła wypłata i kurde, jestem tak bardzo zadowolony, bo przyszła podwójna wypłata, nie? Zbieram na kartę graficzną, a to już odłożyłem, nie? Aha, i słuchajcie, tak na samym końcu, ja kiedyś tu mieszkałem, w sensie w ostatnie wakacje jeszcze to był mój pokój, ale musiałem się z powrotem przeprowadzić, bo to łóżko było bardzo niewygodne. Jeśli chodzi o ten pokój, są dwa minusy. Po pierwsze, w tamtym pokoju, który jest za tamtą ścianą, miałem internet podłączony kablem do routera, czyli ten internet po prostu już był szybszy. Natomiast tutaj jest internet z Wi-Fi. A drugi minus jest taki, że nie mieszczę się w tej wersalce, po prostu nogi mi wystają tutaj. Także no nie wiem, czy kogoś to interesuje, ale w każdym razie to na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę, suba i w ogóle wszystko. Teraz już postaram się nagrywać częściej i w ogóle więcej wszystkiego będzie. No, szóstek też z matematyki, też będzie więcej. Trzymajcie się i cześć, piąteczka. Bo niedawno sobie zbiłem palca, ale już jest... Bo niedawno sobie zbiłem palca, ale już...